Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Peter Łukowicz. Chciałem przystąpić do długo oczekiwanej serii związanej z rendererem Cycles. Jest to renderer, który dodano do Blendera jakiś czas temu i który, wydaje się, ma wielką przyszłość przed sobą. Ten renderer jest dostępny w standardowych buildach Blendera i można go wyjąć, rozwijając małą listę, która znajduje się w środkowej części w górnej belce na ekranie. Cycles Render jest domyślnie włączony. W starszych wersjach Blendera trzeba było włączyć sobie specjalny plugin, który pozwalał na jego używanie. Po włączeniu zmienia nam się troszeczkę układ graficzny narzędzi. Mamy na przykład możliwość wyboru w zakładce Render czegoś takiego jak specjalny zestaw funkcji, który jest przez ten renderer wspierany. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, chciałem pokazać, gdzie można znaleźć informacje o Cycles. Wystarczy uruchomić przeglądarkę, wpisać Blender Cycles. I w tym momencie pierwszy link, który znajdujemy, to jest link do wiki blenderowego i tam mamy różnego rodzaju informacje. Szczególnie polecam manual. Jest to strona, na której znajduje się opis przynajmniej niektórych rzeczy związanych z Cycles. I jest tam także taki link jak Tutorials. Te osoby, które znają język angielski, mogą obejrzeć sobie te wszystkie tutoriale. One są bardzo dobre. Polecam zwłaszcza robienie pączków. To jest tutorial Andrew Price'a. Oraz jeszcze inne bardzo ciekawe rozwiązania i prace. Z tych tutoriali można dowiedzieć się naprawdę wiele o tym, jak działa Cycles. Ale żeby to wszystko ogarnąć, trzeba już trochę znać Blendera. Więc polecam wszystkie poprzednie tutoriale z kursu. Na pewno trzeba znać edytor nodów i to wszystko, co w nodach się ustawia, ponieważ Cycles bazuje na tym, jak się tworzy materiały z nodów. No więc teraz, przechodząc jakby do rzeczy, powiedzmy sobie, co można z tym Cycles zrobić. Pierwsza rzecz to konfiguracja. Aby skonfigurować Cycles w panelu preferencji, muszę przejść do zakładki System. Jest tam coś takiego jak Compute Device. W tym momencie określamy, na jakim rodzaju urządzenia renderer Cycles będzie prowadził obliczenia, renderując dla nas sceny. Mogę wybrać NAN i wtedy obliczenia będą prowadzone na procesorze, ewentualnie CUDA, ponieważ mam komputer wyposażony w kartę NVIDIA i jeżeli tych kart jest więcej, to można wybrać sobie jedną z nich, ewentualnie wszystkie naraz. Mam dwie karty, model 590, w związku z tym wybieram takie dwie. Wtedy pewne niewielkie korzyści wynikające z tego, że będą używane do obliczeń obie karty, oczywiście połączone w tryb SLI. Oprócz tego, że wybiorę sobie, w jaki sposób mają być prowadzone obliczenia, to na zakładce Render mam coś takiego jak Feature Set, czyli zestaw możliwości. I teraz jest wybrany zestaw możliwości wspierany, supported. W tym momencie obliczenia prowadzone są nadal na CPU, chociaż mogę wybrać GPU Compute i wtedy renderowanie będzie odbywało się na kartach w myśl poprzednio wybranego presetu. W tym momencie to będą dwie karty graficzne. Natomiast jeżeli chcę mieć naprawdę ostre, że tak powiem, wykorzystanie sprzętu, mogę wybrać sobie zestaw feature'ów eksperymentalny, no i wtedy również wybieram sobie GPU Compute lub procesor. Zróbmy może porównanie, jak się na procesorze będzie renderowała Susan, powiedzmy sobie podzielona na 6, z absurfem na 6, że tak powiem, o może na 5, na 5 katów. Okay, już widać, że sam Blender ledwo nadąża z rysowaniem, to jest 504 tysiące wierzchołków. Widać tutaj, że mamy View 5, render także ustawię na 5 i zaraz zobaczymy, jak sobie będzie z tym radził Cycles. Aby Cycles renderował prawidłowo sceny, należy go trochę wstępnie skonfigurować. To się wszystko robi na zakładce związanej z renderowaniem. Otóż po ustawieniu sobie wyboru opcji, mam coś takiego oczywiście jak render presety i tak dalej, to jest wszystko bez zmian. Natomiast dochodzi w pewnym momencie do takiej zakładki jak Integrator. I to jest nowa rzecz, która się pojawia ze względu na obecność Cycles w tym oknie z opcjami renderowania. W integratorze muszę określić, jak wiele próbek światła będzie liczonych dla podglądu, ponieważ mogę mieć podgląd rzeczywisty w widoku 3D, i dla renderu. Dla renderowania wybierzmy sobie na przykład 50 próbek, aby sprawdzić, z jakim tempem będzie liczył procesor. I aby wyrenderować scenę, naciskam po prostu F12. W tym momencie tworzone jest drzewo BVH, którego tworzenie troszeczkę trwa, bo scena jest dosyć duża. Nie ma znaczenia, że to jest małpka. No i proszę zobaczyć, 50 sampli policzyło się dokładnie w 13 sekund. Jeżeli teraz zmienię sobie na GPU Compute, to w tym momencie najwięcej czasu zabierze budowanie tego drzewa znowuż.
Natomiast później render będzie, przypuszczam, odrobinę szybszy. Karta graficzna ta 590 jest jednak troszeczkę szybsza od procesora, który mam. No i jak widać, 10 sekund 49 trwało renderowanie sceny. Taki obrazek można później zapisać na dysku, stosując normalny skrót F3 i wtedy mam już render. Dla bardziej skomplikowanych przypadków warto ustawić sobie troszeczkę więcej sampli, na przykład 1000 dla jakiegoś mocno zróżnicowanego szkła albo dla dużej sceny, w której tych sampli jest rzeczywiście sporo. Natomiast opcja preview, która jest tutaj, jest to opcja, która pozwala oglądać scenę no, w rzeczywistym podglądzie. Proszę pamiętać, że teraz mam niestety tych obiektów na scenie dużo, ponieważ to jest te 500 tysięcy ścian. Aby zobaczyć preview, wystarczy wybrać z menu, które określa sposób prezentacji sceny, nową opcję, która się w niej pojawia, to jest opcja Rendered. W tym momencie cała scena jest przeliczana znowuż, tak jak przy renderowaniu, ale Blender będzie teraz starał się pokazać tą scenę w czasie rzeczywistym, w widoku 3D. To jest mój widok 3D. Mam tutaj liczone 10 próbek, w związku z tym teraz obrót sceny może się odbywać bardzo szybko, bardzo płynnie i te 500 tysięcy ścian no, w mgnieniu oka się renderuje. Mimo tego, że w tej chwili również nagrywam materiał wideo. Także mamy całkiem fajny podgląd. Oczywiście teraz zaznaczona małpa jest niewidoczna, nie mam żadnego obrysu, bo to jest rzeczywisty wygląd okna renderowanego. No i gdybym chciał, mogę zmienić materiały w tej małpce, na przykład dodając nowy materiał. Widać, że scena mignęła, natychmiast się przeliczyła od nowa. I ten nowy materiał to może być na przykład, no nie wiem co, na przykład plusz. Velvet to jest według mnie jakiś taki pluszowy materiał. Mogę ustawić mu inny kolor troszeczkę, żeby był taki troszeczkę cieplejszy, bardziej złotawy. Proszę bardzo, no i jest. Oczywiście największy feature i największy bajer związany z renderowaniem za pomocą Cycles to oczywiście doskonałe shadery związane ze szkłem, ewentualnie z materiałami, które odbijają światło. Teraz na scenie, ponieważ nie mam nic innego poza małpką, to się niewiele odbija. Mogę dodać w widoku 3D na przykład plane'a, przeskalować go na jakiś większy plane. Tu następuje przebudowanie sceny, ale jest bardzo szybkie. No i następnie mogę później taki plane postawić na przykład w taki sposób. Tak to wygląda. Światło, które jest na scenie, pochodzi w tej chwili od lampy. Mam jedyną tylko lampę na scenie. Mogę zwiększyć siłę jej świecenia. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Zaraz zobaczymy, jak dam 100. No, nie widać za bardzo różnicy. Włączmy może nody i ustawmy sobie z 500 siłę światła. Też nie widzę, żeby to działało. O, teraz jest troszkę lepiej. Mam trochę jaśniejszą scenę. No i widać teraz, że to światło liczy się bardzo elegancko. W tym sensie, że jest to jedna, jedyna lampa, a mimo wszystko istnieje coś takiego jak cień, jak rozjaśnienie pod małpą, tam gdzie powinno być całkiem ciemno. W domyślnym blenderze scena w tym miejscu byłaby czarna. Natomiast tutaj światło rozproszone powoduje, że jest to taki miły dla oka, rozproszony, ładny cień. Co więcej, dostaję tutaj jeszcze jedną niesamowitą rzecz, mianowicie jeżeli zmienię materiał dla małpki na szkło, to w tym momencie to szkło zachowuje się zgodnie z fizyką, czyli zaczyna załamywać promienie światła. W tej chwili nie wiem, czy będzie to widoczne, widać, że nie za bardzo, więc się troszeczkę oddalę. Dodam sobie jeszcze jednego plane'a. Tego plane'a ustawię w taki sposób, żeby on był świecący. Dodam mu materiał, który będzie miał cechę emission. W tym momencie taki materiał świeci. I teraz widać, że małpa skupia światło. Nie tylko rzuca cień, ale jednocześnie światło przechodząc przez powierzchnię szklaną, która jest małpką, skupia się i powoduje takie rozjaśnienia na powierzchni. To jest wspaniały efekt, nazywa się go kaustyką światła. No i do tej pory w Blenderze można było sobie o tym jedynie pomarzyć. Jedynie inne rendery, takie jak Jafrey na przykład, czy Smallux GPU, czy Lux Render, potrafiły taką kaustykę policzyć. Teraz potrafi to również Blender i to w dodatku taki prosto ze sklepu, że tak powiem, w domyślnej prawie że konfiguracji. Jedyne co trzeba to karta graficzna. Teraz wsparcie dla kart graficznych jest opisane na sieci, tam w tych materiałach wiki, które pokazywałem. Jest pewna nadzieja, że używając OpenCL-a w wersji 1.1 będzie działało to także na kartach firmy AMD, a dawniej ATI. Oczywiście trzeba mieć tą kartę w miarę nową i odpowiednio zainstalowane sterowniki, aby to wszystko działało. Ja jestem zwolennikiem kart Nvidia, dlatego że Nvidia sponsorowała mi swego czasu wyjazdy na konferencję. Nawet dali mi swoją Teslę do testów. Także chwalę sobie ich, no i w zasadzie nie mam powodu do narzekań, wszystko ładnie chodzi. Tak można by podsumować w sumie taki krótki wstęp do
renderera, jakim jest Cyclas. Oczywiście posiada on mnóstwo opcji, dużo ciekawsze rozwiązania, no i pozwalające uzyskać o wiele ciekawsze materiały przede wszystkim, bardziej fizyczny, realistyczny wygląd obiektów. To, co tutaj zrobiłem, to jest zaledwie ułameczek tego, co będziemy sobie później opowiadali. W każdym razie, pierwsze koty za płoty, mam nadzieję, że tego typu materiał wystarczy, jako takie pierwsze zaznajomienie się, pierwszy wstęp, no i później zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Do zobaczenia, do następnego spotkania, dziękuję.